Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: kto ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: nie. Powiedzieli mu więc: kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zadawali mu pytania, mówiąc do niego: czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Przejmująca jest głęboka pokora świętego Jana Chrzciciela. Jezus powiedział o nim, że nie narodził się z niewiasty nikt większy od Jana, a sam Jan nie przyznaje się, że jest prorokiem, oczekiwanym Eliaszem, ale że jest jedynie głosem, który przygotowuje drogę komuś znacznie większemu niż on sam. Kiedy wspomina o Mesjaszu, mówi, że jest on tym, któremu nie jest on godzien odwiązać rzemyka u sandałów. Czynność ta należała do obowiązków najniższego w domu sługi, niewolnika. Kiedy pan wracał z rynku lub z pola, niewolnik ściągał mu sandały u wejścia do domu i obmywał jego stopy. Wielkość Jezusa, Syna Bożego, tak wielce przekracza godność największego z narodzonych z niewiast, że nie uznaje on siebie za godnego pełnić najniższą niewolniczą posługę wobec Chrystusa. Wielkość Jana Chrzciciela bierze się z jego ogromnej pokory. Jeśli chcemy dobrze się przygotować na powtórne przyjście Chrystusa, musimy się uczyć pokory. Bierzmy wzór z bohatera dnia dzisiejszego. Mając pełną świadomość odpowiedzialności i misji, jaką zlecił mu Bóg, nie koncentruje swojej uwagi na samym sobie, godności, zaszczycie, jaki wypływa z roli, jaką ma do spełnienia w dziele odkupienia, ale nieustannie koncentruje się na Bogu i na Jego boskim Synu, Jezusie Chrystusie. To Bóg w Trójcy Świętej stanowi centrum Jego życia i misji. To Bóg jest najważniejszą wartością i jedynym centrum Jego życia. Czy jest tak również w moim życiu? Czy wszystko podporządkowałem woli Najwyższego Boga?